Dobra pamięć. Cześć, z tej strony Maciek, a w tym podcaście staram się wyposażyć cię w jak najlepszą pamięć, a właściwie mówiąc tak zupełnie szczerze, pokazać ci, jakie są ścieżki dotarcia do jej prawdziwego potencjału, bo jak się okazuje, twoja pamięć domyślnie, mówiąc żargonem informatycznym, z defaultu jest już po prostu bardzo dobra. Tylko trzeba to umieć odkryć, a dzisiaj pokażę Ci, jak to odkryć na płaszczyźnie zapamiętywania imion. Dlaczego akurat taka płaszczyzna? Bo dźwięk Twojego imienia, który pojawia się z ust osoby, na przykład, na której ci bardzo zależy, jest dla ciebie ważna, to jest bardzo słodki, przyjemny, dobrze brzmiący dźwięk. Lubimy ten dźwięk. Nasz mózg uwielbia, gdy ktoś używa względem nas naszego imienia. I dużo lepiej jest powiedzieć komuś hej, Marcin, hej, Sylwia, hej, Ania, zamiast hej, ty, hej, proszę pana, albo w ogóle nie operować tym imieniem, prawda? To jest dużo bardziej takie z szacunkiem, pokazanie komuś, że mamy sympatię do tej osoby, albo że coś od niej chcemy. Dużo takie ciekawsze zachowanie niż brak. Używania tego imienia. Więc ma to ogromne walory biznesowe, zwłaszcza jak się pojawiamy często na konferencjach, jest wokół nas mnóstwo ludzi, prezesów, biznesmenów, osób, z którymi potencjalnie możemy zawrzeć jakieś deale, To warto właśnie używać ich imion. Nie mówić już, hej, ty, hej, coś nam tylko hej, Darek, bo ta Twoja firma naprawdę brzmi dla mnie ciekawie, opowiedz mi więcej, prawda? I naprawdę robi to wrażenie, zwłaszcza w XXI wieku, gdy dana osoba słyszy, że po dwóch minutach my już potrafimy mówić do niej po imieniu, a nie na zasadzie eight coś tam, to naprawdę potrafi zrobić efekt wow. No bo jak to w XXI wieku, w czasach smartfonów, wszystko bierzemy z Google, ktoś nagle jeszcze dysponuje pamięcią do imion, to jest bardzo rzadko spotykane, i wyposażenie się w taki skill. Daje ci naprawdę spore możliwości networkingowe, jak jesteś na imprezach również. Chcesz poznać fajne nowe osoby, zrobić wrażenia, dać się samemu zapamiętać, dzięki temu, że zapamiętałeś inne osoby, to też jest to świetne narzędzie. Techniki, które ci dzisiaj pokażę, one są już przeze mnie często omawiane, często były omawiane, ja się nimi dzieliłem, zarówno w kursach, jak i um, na wykładzie który miałem przyjemność prowadzić niedawno, i widzę feedback w postaci: macie jak to działa. Nawet już same takie pierwsze kroki, które ja proponuję, bardzo dobrze robią robotę. Czyli już takie nawet nie wchodzenie w detale na trzecim, czwartym, piątym kroku, już nawet takie pierwsze, które sprzedaję, te, te, te kroki też pomagają, żeby właśnie osiągać tę dobrą pamięć do imion. I zacznijmy sobie od obalenia pewnego mitu. Bo My bardzo wierzymy w taki dziwny rodzaj pamięci. Nie wierzymy w długotrwałą, krótkotrwałą, epizodyczną, biograficzną, prospektywną, etc., tylko wierzymy, że mamy kiepską pamięć. To jest nasz ulubiony rodzaj pamięci, prawda? Kiepska pamięć. I to jest, moi drodzy, spora krzywda dla siebie. Jak mówisz o swojej pamięci, tak, że ona jest kiepska, bo ona jest bardzo dobra. Tak jak wcześniej powiedziałem, ona domyślnie robi robotę. Mamy Nieograniczony potencjał tej pamięci. Ona jest w stanie przechowywać naprawdę fenomenalnej ilości treści. Mówienie, że jest kiepska, to jak mówienie, że Lamborghini jest, nie jest super samochodem, na przykład, tak? albo że Ferrari jest wolnym samochodem. Tak? Bo to są samochody, które naprawdę potrafią szybko jeździć, tak samo jak Twój mózg potrafi przechowywać bardzo spore ilości treści. Zatem co się dzieje, że my tego imienia nie jesteśmy w stanie zapamiętać, skoro nie jest to kiepska pamięć? Otóż to najczęściej jest wina dekoncentracji, bo kiedy poznajemy nowe osoby, towarzyszy temu jakiś stres, niepewność, napięcie. Albo w ogóle brak zainteresowania może czasami nawet taką chwilą, albo taka automatyczność tej czynności. Podajemy komuś rękę, mówimy swoje imię, a ktoś wybełkotał swoje i w ogóle nie zrozumieliśmy, ale też się nad tym zbytnio nie zastanawialiśmy. Ktoś w trakcie nas rozproszył, leciała muzyka, ktoś wylał na nas drinka, cokolwiek. I to już powoduje, że my nie zakodowaliśmy w ogóle imienia tej osoby. I jak mawia przysłowie, żeby o czymś pamiętać, to trzeba to najpierw zapamiętać, prawda? I my nie wykonujemy tej czynności za pamiętywania. Zatem to jest podstawowy błąd, który jak rozwiążesz, to tak naprawdę robisz sobie już 50% roboty w tym momencie, bez żadnych takich większych, grubszych technik. Jak to zrobić, żeby trochę ten celownik koncentracji lepiej nastawić? Robimy to przez dwie takie fajne opcje. Pierwsza opcja to jest intencja. Intencja, czyli widzisz nową osobę, wiesz, że za chwilę jej się przedstawisz, no to już masz chwilę, chwilę jakby na to, żeby pomyśleć sobie, okej, okay, poznam go, więc moją intencją jest to, żeby znać jego imię. Chcę poznać jego imię, chcę wiedzieć, jak ona ma na imię. Takie proste zdania, które będą ci jakby reprezentowały twoją wewnętrzną potrzebę poznania tej osoby. I to już powoduje, że nastawiasz swój mózg na to, że faktycznie zaraz kogoś poznasz, on się trochę sfokusuje na tę chwilę, na to, żeby zrozumieć z jakim człowiekiem właśnie rozmawiasz. A nie to, co się dzieje za oknem, nie to, że ktoś tam z daleka krzyczy, nie to, że wokół ciebie jest jakiś harmider, rozgardiasz cokolwiek, tylko właśnie ta konkretna jedna osoba. Intencja w tym aspekcie robi robotę. I oprócz intencji. Warto też wdrożyć sobie pytania. Nie tylko chcę zapamiętać jego imię, ale też przy okazji tego, jak już podchodzimy do tej osoby, takie pytanie, jak on ma na imię, dlaczego warto poznać jego imię, takie pytania sobie można zadawać, taki nawyk tworzenia pytań. Przed faktem, po fakcie, bo pytania mają też charakter powtórkowy, bardzo fajny, tak? o czym za chwilę powiem, ale intencje, pytania. Te dwa narzędzia stosujemy, zanim jeszcze w ogóle podamy komukolwiek rękę, czyli chce. Yy, I też można sobie zadać pytanie, dlaczego chce, albo że yy, jak on ma na imię też, tak, oczywiście takie proste pytania. Bo to nas generalnie potrafi nastawić na to, żebyśmy umieli zapamiętać to imię. OK. I podajemy tę rękę. Osoba nam się przedstawia, prawda? Wymieniamy się własnymi imionami. Ja mówię, że jestem Maciej. Ta osoba mówi mi, że jest na przykład Pawłem, jest Paweł, prawda? I w tym momencie, co robimy, żeby wdrożyć pierwszą technikę pamięciową zapamiętywania imion? Wymyślamy sobie skojarzenie do imienia Paweł. I mnie z Pawłem kojarzy się Paw. Paw, taki piękny Paw z dużymi pi piórami, chyba tak powinien to określić, który gdzieś tam się wdzięczy, prawda? I to mi się kojarzy ze słowem Paweł, z imieniem Paweł. I teraz co dalej? Bo jest skojarzenie do imienia, Paw mi się kojarzy z Pawłem, prawda? I teraz co dalej? No, mm, kolejną rzeczą jest znalezienie najlepiej ciekawej cechy twarzy u Pawła, czyli coś takiego bardzo charakterystycznego. Powiedzmy, że Paweł ma na przykład pomarszczone czoło. Jest na przykład już starszej daty i już widać takie u niego linie charakterystyczne na tym czole, że jest takie specyficzne, wyróżnia się z jego twarzy. Oczywiście tu taka, tutaj taka notatka dla Ciebie, jeżeli masz jakieś nietypowe skojarzenia, lepiej zachować je dla siebie, bo nie każdy czuje się dobrze, jak mu się mówi, z czym się kojarzy jego imię. Oczywiście wiemy chyba o tym wszyscy. Okej, okay, wracamy do naszej techniki. Więc Paweł ma to czoło takie pomarszczone, i dokonujemy teraz interakcji między obrazem do tego imienia a tą cechą twarzy. Czyli Paw robi coś na czole Pawła. Możemy na przykład wymyślić, wymyślić sobie, że Paw na czole Pawła powiedzmy, że wdzięczy się, pozuje do zdjęć, zalatuje. A zalotnie patrzy na inne panie, które też są pawiami, na przykład, tak, i podrywa te kobiety wokół siebie. Coś takiego, i to się odbywa na czole Pawła, ok? Na tej zasadzie, i mamy już coś takiego, i w tym momencie zakodowaliśmy sobie obraz ze skojarzeniem stworzyliśmy bardzo silną kotwicę pamięciową wokół tego Pawła. Gdy spojrzymy na niego za chwilę, za drugą, trzecią chwilę, dalej będzie ten obraz tego Pawie na jego czole, oczywiście odgrywany przez nas, co automatycznie nam podpowie, że Paw, Paweł, pęk. To jest Paweł, no bank. Nawet jak się potem pojawi kolejna osoba, tak? Powiedzmy, że poza Pawłem poznaliśmy jeszcze Marka. Marek nam się przedstawia za chwilę. I Marek mnie osobiście kojarzy się z Markami, czyli takimi banknotami, które już teraz chyba nie funkcjonują, nie, nie znam się na tym aż tak dobrze. Um, wiem, że kiedyś była taka waluta, marki, więc wyobrażam sobie banknoty z tą walutą, które na przykład markowi wystają z uszu, bo Powiedzmy, że Marek ma bardzo drobne uszy, takie aż charakterystyczne, że e, dawno takich małych uszu nie widziałeś na przykład. Nie? I to ci się bardzo rzuca w oczy jako pierwszy. Pamiętaj, pierwsze skojarzenie, pierwsze, to co pierwsze widzisz, tak? Twarz ma to do siebie, że jeżeli twarz zapamiętujemy, to ona jest widoczna. Więc to jest właśnie fajny element, żebyśmy kojarzyli sobie abstrakcyjne imię z twarzą, bo twarz jest widoczna, mózg to szybko widzi, szybko potrafi sobie rozkmienić. Więc z tych uszu lecą banknoty. I powiedzmy, że po chwili znowu odchodzimy, patrzymy sobie na Marka, myślimy sobie, co mu wystawało z tych uszu, a banknoty, czyli Marki, nie? I wiemy, że Marek to właśnie jego imię. Powiedzmy, że trzecią osobą będzie Anna i nasza Anna nosi grzywkę. Więc, gdy podajemy Annie rękę, witamy się, grzecznie uśmiechamy, to możemy sobie zwizualizować, że z tej grzywki Annie na przykład zwisa jakaś wanna pełna wody, na przykład na tej zasadzie, prawda? Aż jest, aż jest jej ciężko się poruszać, bo taką ciężką wannę ma na swojej grzywce. Możemy jeszcze poznać czarka na przykład. Czarek ma bardzo charakterystyczny nos, i z tego rosa wystaje mu różdżka. Magiczna różdżka Harry'ego Pottera na przykład, bo czarek, jak różdżka, jest czarująca, prawda? Czarująca różdżka, więc i czarek to takie skojarzenie tego typu. Może poznamy jeszcze jedną osobę, na przykład Kamila. Powiedzmy, że Kamil. Poczarku do nas podchodzi, też się witamy, z nim mówimy hej, hej. Kamil mówi, że właśnie mam na imię Kamil, tak, na tej zasadzie. I widzimy, że Kamil ma z kolei bardzo charakterystyczny, nietypowy podbródek. Więc na tym podbródku ja sobie wizualizuję kameleona, bo kameleon kojarzy mi się ze słowem Kamil. I powiedzmy, że ten kameleon na tym podbródku zmienia kolor na jakiś tam inny, żeby nam się szybko rzuciło w oczy, na przykład na czerwony, tak? I wiemy, że jak popatrzymy sobie na Kamila, na jego twarz, zobaczymy ten charakterystyczny podbródek, myślimy sobie co tam się działo z tym, co tam takiego było na tym podbródku. A, Kameleon, czyli on miał na imię Kamil. I za jednym zamachem jesteśmy w stanie przypomnieć sobie twarz i imię danej osoby. Dwie informacje kodujemy sobie za jednym zamachem. Co jeśli nie cecha twarzy? Ktoś może spytać, że: Ej, ale ta osoba, z którą się właśnie witam, ma taką normalną twarz, przeciętną, nic tam się nie wyróżnia, żadnych piegów, żadnych pieprzyków, nic takiego. Wtedy możemy zastosować technikę celebryty. Czyli na przykład ktoś nam się przedstawia jako Adam i nie ma tych charakterystycznych cech, no to możemy sobie wyobrazić, że na przykład leci na nartach z Adamem Małyszem, prawda? Na tej zasadzie. Ktoś może mieć na imię Robert, to może kopię piłkę razem z Robertem Lewandowskim. Ktoś może mieć na imię Kuba, to może właśnie jest w programie Kuby Wojewódzkiego, prawda? Ktoś może mieć na imię Maryla, może właśnie gra na gitarze z Marylą Rodowicz i to jest też bardzo skuteczne. Ja osobiście bardzo polecam tę technikę z cechami twarzy, bo tak jak mówiłem przy okazji, przy jednej okazji mamy dwie informacje zakodowane. Natomiast nie ma problemu, żeby też użyć sobie takiej techniki celebrytów, bo jak wiadomo, nie każdy ma te cechy swojego wyglądu aż tak bardzo charakterystyczne, prawda? Więc tutaj również jak najbardziej możemy stosować tego typu technikę. Okej, okay. i co, gdy już zbudowaliśmy sobie taką kotwicę, odchodzimy od tych osób, to wtedy należy ponownie wdrożyć sobie technikę pytań. Zadajemy pytania, patrzymy się na tą osobę, która miała bardzo pomarszczone czoło i myślimy sobie, co na tym czole mu chodziło. A, Paw, jaki obraz zakodowałem? Pawia na czole, tak? Więc ta osoba ma na imię Paweł. Patrzę sobie na osobę, która ma bardzo małe uszy. Myślę sobie, co z tych uszu mu wystawało. Banknoty Marki, to był Marek. Na tej zasadzie, tak? Jaki obraz budowałem? Obraz banknotów, waluty, marki. Widzę dziewczynę o dużej grzywce, ciekawej, bardzo nietypowej, i widzę, że w moim umyśle, mojej wyobraźni, widzę, że z tej grzywki wystaje taka bardzo ciężka wanna, aż ciężko chodzić tej osobie. Myślę sobie, wanna, czyli to była Anna. Widzę osobę, która ma bardzo nietypowy nos. A z tego nosa moja wyobraźnia podpowiada mi, że wystaje mu magiczna, czarująca różdżka. A skoro czarująca, to to była osoba o imieniu Czarek. Więc pytam sobie znowu za jakiś czas, jaki obraz zbudowałem do nosa tej osoby? Czarująca różdżka, czyli Czarek. Ok, i ostatnia osoba, którą mieliśmy w schemacie cech twarzy, to była osoba, która miała nietypowy podbródek, a na nim był kameleon, który na czerwono, gdzieś tam rozpuścierał swoje kolory. Wywołałem sobie ten obraz pytaniem, jaki obraz zbudowałem do tego podbródka? No obraz tego kameleona, zatem to była osoba o imieniu Kamil, prawda? Na tej zasadzie. Takie pytania, triggery, które wykonuję, gdy już odchodzę od tej osoby, gdy widzę ją z daleka, gdy widzę ją za jakieś 5 minut przy, powiedzmy, przy barmanie na przykład, jak to jest impreza, tak? Albo na konferencji przy stoisku, gdy znowu się mijamy, to myślę sobie, co ja skojarzyłem z tym czołem, z tymi uszami, z tą grzywką, z tym nosem? A jeżeli mamy technikę celebryty, no to może z kim ta osoba leciała na tych nartach, czy podbijała tę piłkę, czy grała na gitarze? Na tej zasadzie. Czyli po fakcie jeszcze wywołujemy w sobie takie pytania na to, żeby sobie utrwalić te informacje o tej osobie. Co jeszcze można zrobić fajnego, żeby sobie utrwalić to imię bardzo szybko? No to oczywiście interakcje. Zaraz po tym, jak ta osoba nam się przedstawi, możemy spróbować dwa, trzy razy, oczywiście, też nienachalnie, yy, zacząć rozmowę od używania tego imienia, czyli rozmawiamy z Pawłem. Pawle, a powiedz mi. Na czym polega działanie Twojej firmy? Marku, a powiedz mi, dlaczego wystają Ci z uszu banknoty? Oczywiście tego nie mówimy, tak? Ale jakby staramy się mówić o tej interakcji, tak? Um... Ano, powiedz mi, jak to jest, że tam byłaś na tych nartach, w tej Austrii coś tam coś tam i tak sobie zagadujemy Czarku, powiedz mi, jak Ci się podobał ten ostatni film, bo ty lubisz te filmy science fiction i tak dalej, i tak dalej. Czyli staramy się szybko nawiązać interakcję, szybko mieć możliwość użycia tego imienia, bo to nam bardzo szybko pomoże utrwalić tę wartościową informację. I gdy po całym takim dniu spotkań z ludźmi siadamy sobie, odpalamy Netflixa albo czytamy książkę, to możemy zrobić też sobie takie 3-4 minutki tak zwanego przeglądu. I znowu możemy wdrożyć pytania. Spytać samego siebie, kogo dziś poznałem, kogo wartościowego poznałem, z kim mi się najlepiej rozmawiało. Ach, ten Paweł, to była taka osoba bardzo humorystyczna, a ten facet, który miał. Takie małe uszy, co mu tam wystawało? A te banknoty, czyli marki, a Marek, ten Marek to coś tam, coś tam, a ten gość z tym podbródkiem, co na tym podbródku miał? A kameleona, czyli kamil, to taki taki, prawda? A ten facet, który z tymi nartami leciał, czyli Adam, to coś tam, coś tam. I sobie tak przypominamy cały ten dzień, pytamy się, jaki obraz budowaliśmy, z kim rozmawialiśmy, żeby sobie jeszcze po raz kolejny szybko, fajnie, przyjemnie utrwalić wartościowe dla nas informacje. I tak naprawdę. Techniki, o których ci opowiedziałem, one są na tyle elastyczne, że dzięki nim mógłbyś zapamiętać też stanowiska tych osób, mógłbyś zapamiętać inne informacje, których potrzebujesz, nazwiska, to co tak naprawdę ci potrzeba, jakieś fakty o tej osobie. Powiedzmy, że poznajesz Annę, która ma tę grzywkę, na przykład, tak, i powiedzmy, że. Anna na grzywce ma wannę i to Ci przypomina o jej imieniu. Powiedzmy, że Anna ma na nazwisko Kowalska, więc na przykład możesz sobie wyobrazić, że na uszach ma na przykład kowadło, tak? Czyli kowadło mi przypomni o słowie kowal albo jakiegoś kowala po prostu sobie tam wyobrazić. I znowu masz dwie informacje zakodowane na, powiedzmy tak teoretycznie, jej ciele na przykład, tak? Powiedzmy, że chciałbyś zapamiętać, że Anna jest informatykiem, więc wyobrażasz sobie, że ma klawiaturę na swoim ramieniu, na której ktoś klika w klawisze, na przykład, tak? I mamy już trzy informacje. Pierwsza jest na jej grzywce, czyli wanna, czyli imię Anna. Druga jest na jej uszach Kowadło, czyli Kowalska. I, I ma klawiaturę na ramieniu, więc jest informatykiem. Powiedzmy, że czwarta informacja może być na przykład zakładowana na jej dłoniach. Powiedzmy, że na przykład Anna powiedziała ci, że jest fanką, powiedzmy, fanką, fanką golfa. Więc wyobrażasz sobie, że Anna na swoich rękach ma olbrzymie piłeczki golfowe zamiast swoich dłoni, na przykład z jakiś taki bardzo charakterystyczny, chaotyczny, kosmiczny obraz, najlepiej z poczuciem humoru. I masz już cztery informacje, tak? Nazwisko, imię, stanowisko oraz jej zainteresowanie. Ale to oczywiście jest już taki level wyżej. Zależy mi na tym, żebyś z tego podcastu przede wszystkim umiał zapamiętywać te imiona, ale jak poczujesz, że po czasie chciałbyś się zczelędować i sprawdzić, czy umiesz więcej, Zapamiętać o tej osobie, no to tutaj jest pole do popisu. I tu przyznam, że to już jest takie wdrożenie w pewnym sensie pałacu pamięci, który um, za pałac przyjmowałby ciało osoby, z którą rozmawiamy. Więc taki trochę techniczny niłansi, prawda? I jak najbardziej jest to do wykonania, jak najbardziej można to zrobić i zaimponować ludziom naprawdę bardzo fajną pamięcią. Więc polecam ci eksperymentować. Ja osobiście używam też aplikacji Memorelic, która pozwala na takie a, zabawy z zapamiętywaniem imion i twarzy, oczywiście, przy okazji, bo dostajemy do dyspozycji 30 imion i twarzy, które staramy się jak najszybciej zapamiętać. No i właśnie w minutę. Rekordziści zapamiętują 30 właśnie, tak? Nawet w 50, nawet w 40 sekund niektórzy są w stanie zapamiętać 30 imion i twarzy, co jest no jakimś totalnym absurdem, jak tak można być aż takim dobrym, tak? Ja powoli te granice 20 przekroczyłem gdzieś tam tak, ale do tych 30 no to naprawdę szacun, że ludzie potrafią tak zapamiętywać, bo jest to naprawdę budzi to duże wrażenie. To z mojej strony myślę, jest wszystko na dzisiaj. Ja serdecznie zapraszam cię do obserwowania tego podcastu, do lajkowania, do dzielenia się. Jeżeli czujesz, że dało ci to wartość, to będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło, jeżeli podzielisz tym podcastem z kimś znajomym, kto może potrzebuje takiej wiedzy, a może wrócisz to na swoje Instastory, na Facebooka. Podzielisz się z tym kimś po prostu, może z kimś właśnie jest samochodem, i ta osoba by chciała o tym wiedzieć. Naprawdę takie szerzenie tej wiedzy. Nawet nie tyle, że mój podcast, ale wierz mi, ja mam w tym taką misję. Chciałbym, żeby coraz więcej osób potrafiło fajnie ze swojej pamięci korzystać. I jak się tym podzielisz, no to taki mały, ale bardzo wartościowy kamyk możesz do tego ogródka wrzucić. Do czego cię serdecznie zachęcam. Z mojej strony to jest wszystko. To był podcast Dobra Pamięć. Ja nazywam się Maciej Łuczak i mam nadzieję, że ze swoją pamięcią z podcastu na podcast radzisz sobie coraz lepiej.